Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, przychodzę z jednym, myślę, że z ostatnich filmów o zdobyczach w takiej formule, jaka była do tej pory, czyli że jest sobie przesyłka, ja to wszystko pokazuję, ponieważ szczęśliwie dla mnie czasami one bywają ogromne i teraz przyszły dwie paczki. Spróbuję chociaż jedną Wam pokazać od Karoliny i tu jest z 50 flakonów. Nie jestem w stanie w jednym filmie jakoś je omówić, ale spróbuję. Na pewno będę do tych perfum wracała, bo tu są takie produkty, które, jak sądzę, są na tyle popularne, że warto nimi obrazować jakieś przykłady pewnych zjawisk perfumowych. Więc może zacznę od Comme Evidence, już robiłam. I proszę, raz cały film jest o tych perfumach. Także dziękuję za flakonik, za kartonik. No ta nowoczesna historia różano-paczulowa. No i powiedzmy kolejna nowoczesna historia, Mon Evidence, czyli na fali popularności. No tam jakieś jedno uciekło, ale tak czy siak pudełko ciekawe, także takie zestawy też można było kupić. Tu już wąchałam te perfumy tak dość dokładnie, chociaż teraz już jest taki sezon, że nie sprzyja wąchaniu za bardzo. Moim zdaniem te perfumy wybrzmiewają jak Miss Dior Cherie woda toaletowa. Chociaż tak jakby frakcja jakiejś owocowej nuty, na przykład czarnej porzeczki, była wzmocniona względem tamtej wersji, ale tak mi to pobrzmiewa. Mon Evidence. Jeszcze raz pokażę. Także widzicie, tych 40 trudno nad każdym się zatrzymać. Bardzo, bardzo Karolinie dziękuję. No tak, spróbuję trochę Avonowskich produktów. Całej tej linii Incandescence de Sens nie znam, wąchałam. Przyznam się szczerze, że takie rzetelne analizowanie tychże perfum Avonowskich to jest wyzwanie. One są inaczej skonstruowane niż te przeciętne perfumy i tu naprawdę jest bardzo dużo pracy do wykonania. Chyba że ktoś w miarę na bieżąco śledzi te wszystkie trendy, ale i tak. Jest w konstrukcji wewnętrznej perfum Yves Rocher'a coś takiego, że bardzo różni się, przepraszam, Avonowskich. Mówię o Yves Rocher'ze, bo mam kolejne w ręce. W Avonowskich po prostu ta nuta głowy sugeruje inny zapach, a potem zaczyna się inny, więc tu trzeba być bardzo ostrożnym. A to jedna z tych ich nowości, różana. Testowałam. Przyjemna róża. Po prostu taki następca tamtych linii, które były wcześniej. Tak to wygląda. Dla mnie dużą ciekawostką było to. Nie wiedziałam w ogóle, że takie perfumy są. Elle. No to silna marka. To zaraz jeszcze flakonik pokażę. Już, żeby widzicie, wyjmowanie, pakowanie. A tak wygląda flakonik. Pamiętajcie, jak jest coś czerwonego w opakowaniu, to już wiadomo, że tutaj nie będzie lekkich, rześkich, zwiewnych nut. I tak jest tutaj. Tu wybrzmiewa coś bardzo, bardzo takiego zmysłowego. No i żebym się nie pogubiła. Bardzo wdzięczne perfumy, ale myślę, że raczej na lato. Naturel. Tu była chyba całkiem spora linia perfum tak brzmiących. Klasyk Avonowski Black Suede. Obiecuję sobie, że się nim zajmę. Kolejny klasyk Faraway, Jardin d'Amour. To już taka retro opowieść. To już dla kogoś, kto jest wychowany na tych współczesnych, rześkich, skonstruowanych jak mgiełka do ciała perfumach, to już może być kompozycja trochę zbyt wyrazista. Mówię, kiedyś Max Factor, obecnie Eden Cosmetics. Aha, pamiętam. Pamiętam to chyba nawet jeszcze inne perfumy, o których myślałam ostatnio, że warto o nich coś powiedzieć. Halloween. No, żałuję, że właściwie przegapiłam, że mam w sumie Halloween, mogłabym porządnie potestować. Ciągle te perfumy stanowią dla mnie zagadki. To jest taka świeższa kompozycja, bo miałam wrażenie, że one dość szybko coś się z nimi dzieje. Najprawdopodobniej rzeczywiście tracą te wszystkie swoje właściwości. Być może jest to bogata frakcja składników syntetycznych właśnie, które w mojej opinii sprawiają, że perfumy są mniej trwałe. To jest chyba ten hit od Beyoncé. Hit, nawiasem mówiąc, denim. Tak, to sobie obejrzę w osobnej paczce, bo to
Jest ta linia Ewonowska-Nowa, ale właśnie nie mogę flakonika znaleźć. Chyba właśnie w tej drugiej. Kelsner, DKNY. Jest z koreczkiem. Zobaczcie, jaki wysoki. Już tak niech leży, bo się będzie przewracał. Incandescence, kolejna edycja. To już spróbuję otworzyć. Mam ich tu kilka. Aha, taki różowy. Lotus. Tak naprawdę przetestowanie perfum Ewonowskich, na to potrzeba czasu kilka dni. Bo jednak są inaczej skonstruowane niż te wszystkie Ewonowskie kreacje Enjoy oraz czy powiedzmy kreacje te, które znamy z tego naszego rynku perfum Flame. No jest tego. Stride, który ostatnio pokazywałam. Kolejna edycja w czerwonym wydaniu. Opium Pour Homme. Często jestem o to pytana, czy znam te perfumy. Powiem tak, słabo. No tyle, ile mogę powiedzieć o perfumach na podstawie wąchania koreczka. Ale nawet takie wąchanie koreczka obiecująco wygląda. Myślę, że to są niezłe perfumy. Bo tutaj te nuty orientalne, które muszą być, zostały czymś przełamane. Chyba lawendą. I to chyba dało taki trochę efekt orientalno-czystościowy. Mydełkowy. Ale wiem, że się młodym też podoba. Także cieszy mnie bardzo. No to były różne rzeczy. Nawet takie perfumy z taniego segmentu rynkowego. Takie bardzo, bardzo fikuśne. Nawet takie perfumy, o których mi mówiliście, ale nie będę ich pokazywała, że po moim filmie wyświetla się reklama. Czyli takie perfumy, które są no, tanimi zamiennikami. Ale ja nie bardzo przepadam za takimi właśnie. Niech sobie są, ale to nie znaczy, że ja muszę je pokazywać. I wreszcie już któryś raz dostaję ten flakonik. Albo kiedyś była dobra promocja. Albo są złe, a moim zdaniem nie są złe. No trochę ten korek się tu zacina. Collection DT. Dzisiaj Yves Rocher robi perfumy zupełnie inaczej niż kiedyś. To będą jakieś tanie perfumy. Out of order. Wprost z Holandii. Taka ciekawostka. Znowu David Beckham. Już dostałam kilka tych produktów tejże marki. Może się w końcu przyglądnę. Classic Persif. Po raz kolejny. Mam tutaj... Już nie będę wyjmowała, bo już Persiwa mnie raz pokazywałam. Z takich ciekawostek. To Chic Yardley. Ja nie mam tego flakonika. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, chcę wam zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, że to już jest Taylor, nie Yardley. Ja często mówię Chic Yardley'a. Po drugie, zobaczcie, tutaj jest opis piramidy zapachowej, ale moim zdaniem błędny. To nie jest Oriental Woody. To jest szypr nad szyprami. No ale być może, gdyby napisali szypr, to ludziom by to nic nie mówiło, mogliby się nawet przestraszyć. Tak wygląda. Domyślam się współczesna edycja flakonika. Cieszę się. Będzie do takich sesji zdjęciowych, jak znalazł. Gdzie będzie można zostawić starszy flakonik z nowszym. A, uwielbiam takie rzeczy. To jest opakowanie po... Aha, właśnie. Tu chciałam wam pokazać ten Ewonowski. Miałam duży problem z testowaniem tych perfum. A wiem, że chyba są dość popularne i tam jeszcze już kolejna edycja tych perfum. Po prostu można to nazwać albo stylem marki, albo, a nie wiem, czy nawet nie ma to związku z ceną perfum, że po prostu cena musi być tak skonstruowana, a nie inaczej. Być może jakość składników sprawia, że właśnie jest ta, tak jak Sofia Grossman mówiła w pewnych swoich, w jednym z filmów, że czasami perfumy mają ciekawą tę głowę, potem się to rozjeżdża i zupełnie inna jest baza jakby nie z tej bajki. I ja często mam wrażenie z perfumami Ewonowskimi, tak jest, że one zupełnie inaczej pachną w nucie głowy i ja myślę sobie, a już wiem mniej więcej jakie to perfumy, a potem to idzie w innym kierunku. No, ale nie mam na tyle wiedzy chemicznej, żeby powiedzieć, że tak jest na pewno. So Elixir Yves Rocher. No, może o tej linii warto kiedyś coś powiedzieć. Dość popularna. Co tam jeszcze ciekawego już pootwieram? Aha, znowu Farewell. No, widzicie, tu już jest otwarte. Ta wersja Glamour. Tak wygląda. Powiem szczerze, że myślałam, że ta linia Farewell to już tak powoli odchodzi w zapomnienie. A teraz się pojawiło tych kilka edycji.
Nawet jedna reklamowana przez Ewę Farną. Rare Pearls, mówiłam ostatnio w filmie. To jest ta nowa edycja. Bardzo nie lubiłam tych perfum, bardzo, a teraz je bardzo lubię. Czyli jest całkiem sporo kreacji Avonowskich, które jednak wytrzymały próbę czasu po 20 lat, jak na perfumy katalogowe. To jest bardzo długo. Tutaj ta nuta Neroli, jakaś taka cytrusowa, wybrzmiewa bardzo, bardzo intensywnie. Skoro o Neroli mowa, no to kolejna gratka dla mnie, za którą jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Bo Neroli z całkiem sporym do testowania. Ach, to jest Neroli w najlepszej formie. Chociaż oczywiście ta też jest ciekawa, nie można jej zarzucić nic złego. Ale do tej mam sentyment największy. Nawet powiem wam, że ta linia, którą mieli, mieli taką w ramach takiej linii, chyba Eau Matin Jardin, tak się chyba ta linia nazywała. Mieli taką kwiaty cytrusów. To dość podobnie wybrzmiewa. Ale bardzo się cieszę z tego. Jeszcze taka rzecz. No, ja otwieram od dołu, żeby nie uszkodzić flakonika. Bardzo źle mi się teraz testuje, ale te chyba wybrzmiewają jakoś wisienkowo-czereśniowo. Tak. Avon Collection. Shock Berry. Ale też ta awonowska nuta tutaj gdzieś wybrzmiewa. I to by było, już będę powoli kończyć odsłonę tej przesyłki, a potem będzie następna Joanita. No, flakon wygląda dobrze. Trochę jakby kartonik, jakby przypominał Johna Galliano, to te jego perfumy. Tak wygląda flakonik. To jest jakaś taka niedroga kreacja, jak sądzę, powiedzę. I ten plastik na koreczku taki sobie, ale na przykład dla Joanny, Joanita, może byłaby to miła niespodzianka, gdyby komuś wręczyć taki flakonik. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kolejny film z kolejną paczką tej samej osoby. Pa, pa!